Szczęść Boże, coś wam powiem. Bezdzietnemu staremu małżeństwu, Zachariaszowi i Elżbiecie, narodził się syn. Przyszły Jan Chrzciciel. Właśnie świętowane jest obrzezanie tego dziecka. Przed chwilą niemy Zachariasz odzyskał mowę. Lecz nie to jest powodem wielkiego hymnu uwielbienia, jaki wydobył się z jego gardła po 9 miesiącach milczenia. Radością jest to, że Bóg dał ludziom Zbawiciela, którego umieścił w rodzie Dawida. Radością jest to, że Chrystus jest z wysoka wschodzącym słońcem. A jak na słońce przystało, zanim to określił Kopernik, znajduje się w centrum całego wszechświata. Także to niesamowita zmiana miejsc. Człowiek, który został ulepiony na obraz Boży, daje ciało Synowi Bożemu, by On nas uświęcił. Z ust świętej Katarzyny ze Sieny słyszymy: jesteśmy na Twój obraz, a Ty jesteś naszym. Dzięki zjednoczeniu, które uczyniłeś w człowieku, przez ową niepojętą miłość, pokornie i ze wszystkich sił mej duszy błagam Twój majestat, abyś tym biednym stworzeniom raczył okazać swoje łaskawe miłosierdzie. Zachariasz uwielbia Boga za wszystko, co dopiero uczyni, oraz za to, że jego syn Jan będzie tym, który utoruje drogę Panu. Święty Abroży o tym wydarzeniu pisze: nic dziwnego, że jego język został uwolniony, ponieważ związany niewiarą został rozwiązany przez wiarę. Wiara otwiera nam oczy i serca, czyni ręce i nogi zdolne, by iść i dzielić się nią jak chlebem. Bo my tego chleba potrzebujemy. Usłyszymy o nim w czasie tych świąt. Bo czymże jest Betlejem, jak nie domem chleba, z którego możemy zaczerpnąć do woli? Spełniają się zapowiedzi starych proroków. Zbawienie jest w zasięgu ręki. Wystarczy po nie sięgnąć. Nie ręką, lecz sercem. Sercem wypełnionym wiarą. W Zachariaszu widzimy radość, ale i dostrzegamy przykład pokory i radosnego nawrócenia. Jest także w nim taka niezłomna nadzieja, którą pokłada w Bogu, oraz na nowo wzbudzone zaufanie Jego Słowu. Słowo ma moc, której my nie rozumiemy. Jednak przyjmując Słowo Boże jako nasze, nie musimy wiele rozumieć. Wystarczy iść za Nim. Słowo przychodzi do tych, którzy mieszkają w mroku i cieniu śmierci, by nasze kroki skierować na drogę pokoju. Jeśli ktoś nie widzi w Bożym Narodzeniu radości, nie potrafi się z tego powodu cieszyć, to powinien zadać sobie pytanie i zbadać swoje sumienie. Czy Chrystus rozświetla moje życie? Dlatego, któremu Chrystus jest prawdziwym światłem, wszystko inne staje się marnością. Jeśli Chrystus jest centrum, świat staje się mniej ważny. Dokładnie ta logika cechuje dzisiejszą Ewangelię i to nie przypadek, że właśnie ta Ewangelia czytana jest w dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Chrystus ożywia wszystkich, którzy do Niego należą. Tylko ten, kto odrzuca Jego osobę, skrywa się w mroku, nie chce trwać w świetle. Dzieciątko Jezus przychodzi rozjaśnić nasze życie, prowadzić nas, wskazać nam słuszną drogę, abyśmy pozwolili, żeby nas prowadził zgodnie z Jego pragnieniami i nadzieją, jaką w nas pokłada.